Sponsorem polskiej reprezentacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Cześć, z tej strony Paweł Tworek. W pierwszych odcinkach jazdy na krawędzi rozmawialiśmy o short tracku, a to w związku z Mistrzostwami Świata Juniorów, a także Pucharem Świata Seniorów. A teraz Gdańsk zamieniliśmy na Tomaszów Mazowiecki, bo tutaj odbywają się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim, a nasi panczyniści poza tym naprawdę świetnie sobie radzili podczas tego sezonu. No i w związku z tym porozmawiamy ze zdobywcami drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej sprintu drużynowego Pucharu Świata, czyli z Damianem Żurkiem, Piotrem Cześć. Michalskim i Markiem Kanią. Cześć. Cześć. Cześć panowie. Cześć. No i zacznijmy od Mistrzostw Polski, bo to, że jesteście świetną drużyną, to już wiemy, ale czy w trakcie takich zawodów mimo wszystko jest jakaś rywalizacja? Zgadza się. Zawsze jest ziarenko tej rywalizacji pomiędzy nami. Przede wszystkim zdrowej, to nie jest zła rywalizacja. I jakby rywalizujemy pomiędzy sobą i staramy się dawać z siebie jak najlepiej. Ale panowie się tutaj uśmiechają, czy tak aby na pewno jest? Jest, jest. Znaczy zawsze na starcie jest to, że się włącza taki tryb troszeczkę rywalizacji. W sumie bez względu, kto by stał na tym starcie razem z nami, to zawsze chcemy pokazać się z dobrej strony, a potem po starcie możemy jakieś uwagi sobie razem sprzedać, już jako koledzy tacy pełnoprawni, ale na starcie zawsze jest ta rywalizacja, chyba się każdy zgodzi, że adrenalina wjeżdża i taka pamięć mięśniowa, że to jednak trzeba z siebie dać dużo, czy to Tomaszów, czy Calgary, czy Salt Lake City. No tak naprawdę ranga zawodów jest nieważna, czy to będzie Puchar Polski, Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Świata. Zawsze ta adrenalina startowa będzie i ta rywalizacja między nami też gdzieś tam jest. No tutaj oczywiście na Mistrzostwach Polski rywalizujemy między sobą zazwyczaj o te najwyższe stopnie podium na Pucharach Świata. Myślę, że każdego z nas cieszy wysokie miejsce kolegi, bo nie zawsze się nam wszystkie przyjazdy udają, więc myślę, że w dobry sposób to działa wszystko. Panowie, ten sezon był naprawdę niesamowity i gdybyśmy mieli rozmawiać o tym sezonie, o Pucharze Świata, o Mistrzostwach Świata, to ten program trwałby nawet kilka godzin, ale tak w telegraficznym skrócie musimy przebrnąć przez te wszystkie tematy. Zatem zacznijmy od Pucharu Świata i tego drugiego miejsca w sprincie drużynowym w klasyfikacji generalnej. Tam naprawdę było to dla wielu osób zaskoczeniem, kwestia też wykluczenia gospodarzy. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Jakby bardzo fajnie, bo każdy team sprint w tym sezonie, oprócz pierwszego, bo tam mieliśmy lekkie problemy, ale jak już też wprowadziliśmy z Piotrkiem tą zmianę z wypchnięciem, no to zauważyliśmy jakby duże plusy tego i jakby każdy puchar i udowodniliśmy też to na Mistrzostwach Europy, że jesteśmy czołówką światową i wygrywamy. Ja tylko jak myślę o team sprincie w tym roku, to ja widzę naszą rundę honorową na Tialfie i jakby nic innego już nie pamiętam, bo to było takie przeżycie, że można zdobywać medale, ale przy pełnym Tialfie, przy owacji na stojąco, trzymając polską flagę, to już można o niczym innym nie mówić, bo to jest naprawdę coś, co zabieram już na pewno ze sobą na zawsze i to wspomnienie będzie towarzyszyło. Jak będę miał jakieś gorsze chwile, to sobie o tym pomyślę i na pewno szybko przejdą. 240 punktów. Mało brakowało, jeszcze byłoby pierwsze miejsce. Tak, tak. Jeśli chodzi o właśnie tą klasyfikację generalną, to fajnie nam szło. Od kiedy właśnie tą zmianę jeszcze chłopaki zaczęli ćwiczyć bodajże w Stavanger, to potem już szło nam tylko lepiej i tak naprawdę od stycznia tego roku, no to byliśmy cały czas topka. Nie spadaliśmy gdzieś tam poniżej, nawet na Mistrzostwach Świata, gdzie zajęliśmy piąte miejsce, to tak naprawdę to wszystko się rozegrało na 1/2. To jest na tyle mało, że powiedzmy, że jakbyśmy mieli troszkę więcej szczęścia, to byśmy mieli ten medal, więc to nam też udowadnia, że jesteśmy naprawdę w dobrym gazie i potrafimy ze sobą jeździć, jakoś się dogadywać i to cieszy. No to jeszcze pochylmy się nad tymi indywidualnymi startami. Jak widzicie, ta moja lista jest bardzo długa, no bo tak dobrze wam poszło w trakcie tego sezonu. No mamy chociażby trzecie miejsce Damiana w Tomaszowie, mamy też Quebec, drugie miejsce Marka, trzecie miejsce Piotrka. Opowiedzcie o tych swoich sukcesach i o tym, czy wy pamiętacie te wszystkie medale. To ja tak na pewno pamiętam wszystkie i tak jak ten sezon... To ile ich było? Bardzo dużo. Nie, jakby... Mamy go. Przyłapany. Nie, no jestem jakby w szoku, że tak ten sezon poszedł do góry i
zarówno mi, tak jak i chłopakom, fajnie, że udowodniliśmy, że tak naprawdę jesteśmy tą czołówką światową i pokazaliśmy Polsce i całemu światu, że możemy się liczyć. Cieszy mnie to, że po początku sezonu, który nie był zbyt optymistyczny dla mnie, no nie poddałem się i zrobiłem pewne zmiany, które były konieczne, jak się okazało, w sprzęcie, bo gdzieś tak sobie myślałem, że kurczę, na siłowni jest dobrze, na treningu wytrzymuję, to dlaczego na zawodach nie jest tak, jakbym sobie tego życzył. I dość szybko ten kurs przyspieszonego żywiarstwa odbyłem i zdobywałem te medale. I chyba najprzyjemniejszym takim satysfakcjonującym, najbardziej satysfakcjonującym momentem jest właśnie ten Quebec, bo tam naprawdę były super odczucia. Do tego na pełnym luzie start i jeszcze dwójka Polaków na podium. Mam prawie trójka. Więc fajnie, że też tworzymy taką historię, której się w sumie nie spodziewaliśmy pewnie w tamtym momencie. Wiadomo, że można mieć dobre odczucia, no ale jak już się staje we dwójkę na podium, no to znaczy, że ta praca, którą wykonujemy, jest dobra i słuszna i trzeba iść w tym kierunku. Fajnie, że się wszyscy nakręcamy razem. Damian rozpoczął tą medalową historię w tym sezonie i fajnie, że ją też zakończył. Marku, ty co zapamiętasz? Najmocniejszy sezon? Tak, zdecydowanie. To jest właśnie to jest mój najlepszy sezon w życiu, jak do tej pory, jeśli chodzi o moje gdzieś tam osiągnięcia łyżwiarskie. Więc no, cieszę się, że wszystko idzie do przodu i też wracając z Calgary, tak naprawdę z trenerem sobie policzyliśmy, że jako grupa sprint w tym sezonie zdobyliśmy 10 medali Pucharów Świata i imprez mistrzowskich, czyli Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. No to myślę, że to jest naprawdę duże osiągnięcie jak na naszą grupę, która nie liczy dużo osób. I to też pokazuje, że właśnie jako całość idziemy bardzo do przodu. A myślę, że też bardzo fajnym takim spostrzeżeniem jest to, że my we trójkę jeździmy na podobnym poziomie i gdzieś tam ktoś się lepiej odnajduje na jednym torze, ktoś na innym i tak naprawdę na takich mistrzostwach świata są trzy pary zazwyczaj, tak, gdzie jesteśmy z Polakami, jednemu nie wyjdzie, drugiemu nie wyjdzie, no to trzeciemu wyjdzie i tak się teraz stało i pierwszy medal w historii indywidualny mistrzostw świata Damiana i tak naprawdę w Quebec dwa tygodnie wcześniej ja i Piotrek na podium, więc tak naprawdę na każdych zawodach wiemy, że każdy z nas gdzieś tam może się zakręcić obok podium i to jest też fajne, że zawsze czekamy do końca, bo jesteśmy w takiej formie, że każdy z nas rywalizuje na tym najwyższym poziomie. A skoro wspomniałeś na początku swojej wypowiedzi o trenerze, to teraz trener głównej kadry łyżwiarzy szybkich, Paweł Abratkiewicz, opowiedział co nieco o naszych dzisiejszych gościach jazdy na krawędzi. Posłuchajcie, co takiego. No myślę, że Damian już potwierdził od tamtego sezonu, że jest blisko tej czołówki. W tamtym roku był na 1000 metrów na podium, w tym roku tutaj na 500 metrów. I to jak gdyby świadczyło o tym, że idzie w dobrym kierunku, więc ten początek sezonu no, był gdzieś tam blisko, ale później nawet i przegrywał z Piotrkiem Michalskim i z Markiem Kanią. Natomiast no, ja myślę, że w jego przypadku konsekwencja, pracowitość i cały czas taka cierpliwość w dążeniu do celu sprawiły to, że w końcu odkrył karty na najważniejszej imprezie światowej. Mnóstwo miłych słów, a skoro mówi się o woman power, to co jest siłą tej męskiej ekipy łyżwiarzy szybkich? To na pewno wytrwałość i jakby to, że w naszej grupie jesteśmy pracowici, jakby też nasz trener Artur Waszczo jakby staje nad planem i ustala, jak ma to wyglądać i widać, że to dla nas dobrze działa i dla całego zespołu, więc mówię, na pewno wytrwałość i pracowitość w naszej grupie to jest ten klucz do sukcesu. Dzisiaj męska ekipa, ale też wspomniałem o dziewczynach, to jak dziewczyny sobie radziły w tym sezonie, bo również trochę sukcesów było. Brąz Angeliki w Tomaszowie, srebro w sprincie drużynowym. Dziewczyny też pokazują, że ich stać na osiąganie dobrych wyników w sprincie. Troszkę może by się chciało więcej nacisku wśród kobiet na ten sprint, mam wrażenie, ale takie myślenie życzeniowe trochę z mojej strony, nie wiem jakie one mają plany, ale fajnie jakby ta grupa dziewczyn sprinterska też troszeczkę jeszcze dołożyła parę groszy, bo naprawdę widać potencjał na zdobywanie i indywidualnie i teamowo dużego zestawu medali.
trochę naszym wzorem, można powiedzieć. Także mam nadzieję, że troszkę też trenerzy o tym pomyślą i troszkę przypilnują dziewczyny, żeby też parę szybkich treningów zrobiły razem z nami na przykład. Ja staram się też w programie Jazda na Krawędzi troszeczkę opowiedzieć, a właściwie ze sprawą was, o tych dyscyplinach sportowych, które trenujecie. Rozmawialiśmy co nieco o short tracku, to teraz gdybyśmy mieli powiedzieć, dlaczego warto śledzić, oglądać łyżwiarstwo szybkie, co jest takim sercem też tej dyscypliny sportowej, Marku? Dlaczego warto oglądać łyżwiarstwo szybkie? Myślę, że na pewno dlatego, że staramy się dostarczać dużo emocji, bo gdzieś tam zawsze walczymy o te wysokie lokaty, a zawsze kiedy Polacy są wysoko, to się miło to ogląda dla swoich, powiedzmy, rodaków, tak? Przed telewizorami warto dopingować swoich, to myślę, że kiedy my jesteśmy w stanie osiągać wysokie wyniki, to na pewno będzie wzbudzało duże emocje. A trzeba się jakoś przygotować do kibicowania? Trzeba coś wiedzieć wcześniej, czy wystarczy odpalić telewizję albo przyjść do Tomaszowa i zobaczyć to, co się dzieje dookoła? Na pewno zapraszamy, jak są Puchary Świata w Tomaszowie czy gdzieś w Polsce, to na pewno warto przyjść zobaczyć to. Przygotowywać się, myślę, że do sprintów na pewno nie trzeba. Długie biegi to może zostawię, nie będę o nich mówił, ale jeśli chodzi o sprint, to raczej nie trzeba. Biegi są krótkie, biegi są szybkie, biegi są, myślę, że dość ciekawe, bo wszystko się bardzo ładnie można porównać na transmisjach czy na żywo. Są od razu wyniki pokazywane i międzyczasy, więc nawet dla zielonego kibica, który nigdy nie oglądał, myślę, że to może być takie po prostu, no jak bieganie, to jest gdzieś tam łatwo sobie to porównać, to jest sport na czas, a nie jakiś na ocenianie, więc myślę, że nie trzeba się przygotować, można przyjść i kibicować. A po tylu latach startów coś was jeszcze stresuje, może te zmiany torów? Jakby stres jest zawsze, to jest nieodłączny jakby klucz w startach. Wydaje mi się, że z mojej strony to ja miałem w tym sezonie kilka takich startów, gdzie ten stres był za duży i on nie działał dla mnie dobrze, ale jakby to też jest w pewien sposób motywujące i takie spinające nas, żebyśmy dali z siebie wszystko. Panowie, taka postać, Artur Nogal, co sobie myślicie o tym człowieku? No, że spędziłem z nim dużo czasu. Fajnie było wspólnie? Fajnie. Kawał dobrego zawodnika, kawał historii. Pewnie chciał mieć to odrobinkę więcej medali na swojej szyi, miał ku temu powody, ale naprawdę tyle, ile wkładu w mój w ogóle rozwój włożył Artur i jak mnie, można powiedzieć, wychował w tej kadrze, bo to był pierwsza osoba, która się mną jakby zajęła troszeczkę, jak przychodziłem kończąc juniora, to Artur był jedyny w kadrze, który skupiał się na sprincie i tak mnie troszkę wziął pod swoje ramię, przeprowadził. No i potem jak równy z równym się też potrafiliśmy ścigać. No a teraz mogę miło wspominać ten czas. Mówisz, że wiele historii, to jakaś historia utkwiła w pamięci? Było sporo ciekawych, które się nie nadają do publicznej wiadomości, ale na pewno, no właśnie tak jak mówię, jak sobie teraz myślę, konkretnej jakby historii nie mogę sobie za bardzo teraz przytoczyć, ale jak tak sobie myślę o Arturze, to taki właśnie mój dobry opiekun i kompan w tej podróży łyżwiarskiej przez wiele dobrych lat. I w Polsce, i za granicą, także sporo przeżyliśmy razem. No i tak się składa, moi drodzy, że Artur Nogal opowiedział nam co nieco o swoich byłych kolegach z drużyny. Jesteście ciekawi, co takiego? No to sprawdźmy już teraz. Piotrek bardzo spokojny, stonowany, gdzieś tam może bardziej przeżywa wszystko wewnętrznie i ciężko z niego wszystko gdzieś wyciągnąć. No ale Damian i Marek, no to walczaki, bardzo, bardzo ambitni, Marek też bardzo konkretny, stawia sobie cel, dąży do niego gdzieś spokojnie w swoim rytmie. Damian tak samo, myślę, że on po prostu założył, że ten medal gdzieś zdobędzie i czekał na to. Zresztą to już zaczęło się u niego w zeszłym roku, kiedy stawał na Pucharze Świata na trzecim miejscu tutaj właśnie w Tomaszowie i wiedział, że go na to stać i po prostu dopił swego. Tak, Artur Nogal wypowiedział się na temat swoich kolegów, a skoro rozmawialiśmy już o Pucharze Świata, o Mistrzostwach Polski, to jeszcze czeka nas temat nadchodzących Mistrzostw Świata, a także sukcesu Damiana podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Calgary. Damianie, no wyjątkowa chwila, brąz,
34 sekundy i 117 tysięcznych. Nowy rekord Polski. Niesamowita chwila, niesamowity moment w historii łyżwiarstwa. Zgadza się. Cieszę się, że jakby swoim nazwiskiem piszę pewną historię. Kilka lat temu marzyłem i tak jak oglądałem za dzieciaka łyżwiarstwo szybkie, chciałem kiedyś stawać na podium i fajnie, że się udało nie udało się, tylko zdobyłem to, mój psycholog cały czas powtarza, że nie udało się, tylko że zdobyłem to. I mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni medal. Co wy czujecie, mając takiego zawodnika w swoim teamie? Dobrze wychowany. Dobrze wychowany. Ale to jest na pewno motywujące, bo pewnie oglądaliście też to z boku. No pewnie, to był, tak jak właśnie mówiłem o Damiana Łukach wcześniej, że był solidny, to ten bieg był bardzo solidny i to był bieg na wysokim poziomie. Nie wiem, czy tam coś można było lepiej. Znaczy wiadomo, że zawsze coś jest można lepiej zrobić, coś szybciej, no o to w tym chodzi, w biciu rekordów. Ale na tamten moment w ogóle widok tej jazdy to było coś, co naprawdę można zapisać sobie i odglądać, jak się powinno jeździć szybko na łyżwach, bo to było naprawdę solidne. Marku, ty co zapiszesz z tego biegu w swojej pamięci? No, bieg był prawie idealny, w sensie naprawdę fajnie się to oglądało. Kiedy zobaczyliśmy tak naprawdę ze środka, bo Damian jechał parę po mnie, więc dwie minuty ja tylko łyżwy zdjąłem i już patrzę, że Damian jechał, więc oglądałem i jak tylko zobaczyłem tam na tablicy otwarcie, prawie 9.5 już było, 9.61, no to mówię, jak Damian tyle otworzył, to musi być dobrze, no bo tak jak wspominałem wcześniej o mocnych stronach, że te rundy jeździ niezawodnie, no i rzeczywiście tak było, a sam Damian też mówił tak naprawdę po biegu, że czuł się jakby frunął, jak ten rozpędził mocniej tą pierwszą setkę, troszkę jakby wyszło mu wszystko i nagle po tym łuku po prostu też mu wszystko wyszło tak, jakby chciał po tym małym, więc się napędził jeszcze mocniej niż zwykle i to już nie mogło nie wyjść wtedy. Panowie, jesteście w absolutnym gazie, a czujecie jakiekolwiek zmęczenie, no bo to już finisz tego sezonu. Jakby wiadomo, to już jest końcówka sezonu, ale jakby mamy jeszcze tak naprawdę dwa starty, jeszcze Wincel i tutaj dokończy Mistrzostwa Polski. I tyle na ten sezon. Jakby w kwietniu zaczynamy kolejne rozdanie kart, przygotowujemy się, wiadomo, mamy cykl czteroletni, najważniejsze jakby igrzyska są dla nas, więc nie poddajemy się i walczymy do końca. Co zadecydowało o tym, że ten sezon był tak mocny? Chyba już te kilka lat pracy razem i to, że też nasz trener Artur Waś odnalazł się chyba w swojej roli też lepiej, mam wrażenie, bo nie miał łatwego zadania, przyjmował mocną już ekipę dwa lata temu i też musiał przyspieszony kurs trenera zrobić i z nami, więc fajnie, że też wyciąga wnioski, jest jakby uważny i widzi czego potrzebujemy, czego było za mało, czego za dużo i potrafi to bardzo fajnie wdrożyć. Do tego nasza już ekipa jest na tyle, na tak wysokim poziomie, że ja pamiętam, że właśnie czegoś takiego brakowało kiedyś u nas, bo była jakaś jedna osoba, a druga bardzo mocno odstawała. Właśnie te czasy wspomnianego Artura Nogala chociażby, że był dużo mocniejszy ode mnie. Ja gdzieś tam doskoczyłem, potem właśnie z Arturem Wasiem razem trenowaliśmy. I teraz właściwie mam wrażenie, że to jest ta moja pierwsza paka, tylko wersji 2.0, że już na wyższym poziomie trochę. Zdobywamy hurtowo medale, kontuzje nas omijają, także no aż się boję. Jeszcze ten sprzęt, bo wy wspominaliście już w różnych wywiadach, że kombinowaliście z pozami, to zarówno Damian przed Mistrzostwami Świata, czy w Salt Lake City, ty, Piotrek. Na czym polega ta kombinacja z tymi pozami? W moim przypadku to było coś, jedna myśl, gdzie powiedziałem sobie, że w sumie nie mam nic do stracenia i muszę wrócić do tego olimpijskiego ustawienia. To jest jednak milimetrowa poza, nie za duża. Buty są sztywne, karbonowe i jednak to czucie jest bardzo ważne. Jak coś jest nie w tym miejscu, gdzie trzeba, to ta siła się rozchodzi też, można powiedzieć, w powietrze, a nie w lód, więc w moim przypadku to zmiana sprzętu spowodowała lepszą pozycję jazdy, lepszą swobodę ruchu i to takie naczynie połączone troszeczkę, że mimo, że z pozoru to wygląda na to samo, to jednak ustawienie i nie wiem, sztywność płozy czy sztywność buta powoduje to, że ja po prostu się odnalazłem jak w tym sezonie olimpijskim, zacząłem jeździć porządnie w końcu. A u Ciebie, Damian, ta wymiana przed Mistrzostwami Świata nie była zbyt ryzykowna? Jakby to było spowodowane upadkiem na Pucharze Świata. Moje płozy nie nadawały się już dalej do jazdy, ponieważ były tak pokrzywione i nie dało się już ich uratować i jakby to było z przymusu troszeczkę jakby, więc zmieniłem je śmiesznie, bo 5 minut przed naszym team sprintem, który wygraliśmy w Quebec, więc bardzo szybki kurs przeszedłem
no, na nowych pozach, ale już przyjechaliśmy do Calgary, to już zmieniłem na jakby drugą pozę, bo to też zmieniałem tylko jedną, więc jakby to było bardziej z przymusu niż z moich zachcianek. U ciebie, Marku, z pozami okej. Okay. Tak, u mnie, ja nie musiałem zmieniać pust w tym sezonie, w sensie od początku gdzieś tam miałem fajnie zrobione, no Sebastian Kłosiński gdzieś tam, nasz serwisman kombinował troszkę, w sensie powiedział, że ma nowy pomysł na zrobienie i chciałby przetestować sobie troszkę na mnie i zrobił mi to przed Mistrzostwami Polski w grudniu. Troszkę inne gięcie niż wcześniej i myślę, że rzeczywiście zaczęło mi się troszkę lepiej jeździć. Na początku tak bardzo tego nie czułem, ale myślę, że po biegach też trochę było widać, bo gdzieś tam od tego momentu, od Mistrzostw Polski zacząłem też lepiej jeździć. Oczywiście forma też poszła do góry od tamtego momentu, więc na pewno to się dało we znaki, ale te płozy, te nowe gdzieś tam łuki zrobione przez niego, myślę, że na pewno mi też bardzo siadły. Drodzy, mocną stroną każdych medalistów, ludzi, którzy odnoszą sukcesy, jest skupienie. Jak to wygląda w waszym przypadku? Co wam pomaga skupić się przed startem? Mi na pewno pomaga bardzo dobrze rozmowa. Jakby nie lubię, już w tym sezonie kilka razy miałem tak, że próbowałem stosować jakieś nowe metody i zamykać się, słuchać muzyki, ale dla mnie najlepiej jest, jak jestem otwarty i śmieję się, rozmawiam z kolegami i to jest jakby, to wychodzi dla mnie najlepiej. Jaka muzyka? Skoro motyw przewodni już się pojawia kolejny raz w programie Jazda na Krawędzi. Jakby jak muzyka, to każdy rodzaj, jakby nie mam jednego ustosunkowania się, tylko playlista Top Kids stoi, lecimy. A taka jedna osoba ze świata muzyki, która mogłaby się pojawić podczas twoich zawodów wśród publiczności, to kto to mógłby być? Dawid Podsiadło. Wiedziałem, że mi to zabierzesz. Ale to tylko ze względu dla Piotrka, nie dla mnie, tylko dla Piotrka, bo wiem, żeby poprawiło mu to humor. I jeszcze sprawiło, żebyś zajął wyższe miejsce. Tak jest, to na 100%. A u ciebie, Piotrek? Nie wiem, jak z tym skupieniem wtedy by było u mnie. Bo ja akurat... Jesteś takim fanem Dawida? Czy fanem? Bardzo lubię jego muzykę i to jest coś, co mi się przez wiele lat nie znudziło. I też słuchasz właśnie jego muzyki przed startem? Co jeszcze tobie pomaga w tym skupieniu? Właśnie nie słucham muzyki przed startem. Kiedyś próbowałem, ale jakoś ciężko czasem znaleźć tą muzykę, która by mi odpowiadała, jakiś nastrój wejść i to mnie też jakby stresuje w pewnym momencie, że kurczę, nie mam czego słuchać. Więc jakby wchodzę w tą atmosferę zawodów, słucham, co mówi speaker, słucham kibiców, jeżeli są, i tak jakby chłonę to wszystko. A też chyba kwestia mojego doświadczenia albo, nie wiem, natury, że się przed startem bardzo mocno potrafi skupić, a jak już wejdę na lód, też w ogóle mnie nie obchodzi, kto jest na trybunach i kto co do mnie mówi, bo jestem w takiej bańce i tak jestem mocno skupiony, że nawet teraz w Calgary nie pamiętam za bardzo zawodów. To był już taki poziom skupienia i adrenaliny i tego wszystkiego, że tak mniej więcej pamiętam, co ja robiłem. A ty, Marku, muzyka, cisza, czy jeszcze coś innego? Nie, ja myślę, że akurat Piotrek dość dobrze to opisał, że ja mam podobnie, raczej nie muzyka. W ogóle rzadko słucham muzyki ogółem na słuchawkach, czy gdzieś tam po prostu tak dla siebie. Raczej w towarzystwie, jak ktoś coś puści, czy tak. A przed samym startem staram się raczej być otwarty, i no właśnie słuchać, co się dzieje po prostu na zawodach, być obecnym przede wszystkim tutaj. No i nie wiem, pogadać z kimś ewentualnie, czy zobaczyć, co się dzieje, czy posłuchać speakera, zobaczyć, czy są kibice. Jak to jest gdzieś w Tomaszowie, to zawsze gdzieś odwiedzić na trybunach rodzinę, znajomych. Myślę, że... A jeśli chodzi o samo skupienie na starcie, to na pewno dużo mi pomógł psycholog, z którym współpracuję od przedsezonu, powiedzmy, czyli od jakiegoś pół roku obecnie. To na pewno mi pomogło, bo gdzieś tam ciężko mi się było skupić, szczególnie startując w ostatnich parach. Tak miałem wcześniej, bo zawsze gdzieś byłem rozkojarzony czasami innych, ich przejazdami i ciężko mi się było skupić na swoim przejeździe, ale pracowaliśmy nad tym dużo i no i teraz już mi jest dużo łatwiej. Też myślę, że to widać po Mistrzostwach Europy, gdzie startowałem w ostatniej parze, czyli powiedzmy ta wcześniejsza, najgorsza wersja dla mnie. A udało mi się przejechać bieg na przyzwoitym, na bardzo dobrym poziomie, więc myślę, że tutaj psycholog mi akurat dużo pomógł w tym. Zmierzamy do końca sezonu. Czy będzie jedna historia, którą zapamiętacie z sezonu 2023-2024?
Mi właśnie Marek o jednej rzeczy przypomniał, że nie powiedział najważniejsze, że on śpi przed startem, co jest nie do pomyślenia czasem dla niektórych. Także się może jak spóźnić. Jak widać Marka śpiącego gdzieś na ławce tak pół godziny przed rozpoczęciem rozgrzewki, to wiadomo, że to będzie dobry bieg. Także możemy się chyba tego trochę od niego nauczyć. I się dziwię, że nie wspomniał teraz o swoim przygotowaniu. Boże, ale to przysnął trochę. W tym sezonie pod koniec prowadziliśmy to wszyscy, bo nawet przed mistrzostwami świata byliśmy wszyscy przykryci kurtkami i drzemaliśmy sobie, cała nasza ekipa. Mistrzostwa świata w niemieckim Incel w wieloboju już niebawem, od 7 do 10 marca. Jest gotowość? Jest gotowość. Na pewno damy z siebie wszystko. Jakby to na Mistrzostwach Polski mamy lekki przedstart i po Mistrzostwach Polski zbieramy się na tor do Incel i tam szlifujemy ostatnie aspekty techniczne i nic, tylko startować. Piotrek, jakąś myśl będziesz sobie powtarzać przed tym startem? Chyba nie. Na luzie trzeba do tego podejść. Co już mieliśmy wytrenować, to już wytrenowaliśmy. Teraz, tak jak Damian mówisz, złapać to czucie torów Incel, który znamy dobrze, tak naprawdę, no to jest tak, można powiedzieć, że często było nazywane naszym drugim domem. Tyle, ile czasu nas spędziliśmy, to chyba, nie wiem, może Czesi jeszcze tylko więcej spędzili od nas. Więc tor znany, lubiany, miejsce też. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Wiadomo, że to jest sprint, tak jak wspominaliśmy dzisiaj, że to są już drobne szczegóły. Sezon jest taki, że już ten moment wiosny już też da się odczuć i to lekkie rozluźnienie. Ale to nie jest tak, że się formę traci z dnia na dzień, więc mam nadzieję, że teraz tylko troszeczkę to podtrzymamy. Doszlifujemy pewne rzeczy, już mówiąc tak kolokwialnie, i zobaczymy. Marku, to w co celujecie drużynowo i indywidualnie? No, myślę, że indywidualnie każdy gdzieś tam ma swoje jakieś cele. Jeszcze myślę, że będziemy też o tym rozmawiać z trenerem. Ja na pewno liczę na bardzo dobre 500-ki z mojej strony, bo to w ostatniej części sezonu naprawdę się czuję mocny w tym, więc liczę na dobre przejazdy i liczę na to, że nie stracę tak dużo na 1000, że jak najbardziej to dotrzymam. No i myślę, że wtedy może być jakieś wysokie miejsce, no ale myślę, że tak naprawdę gdyby te 500-ki się udało, to gdybym przejechał dobrze te 500-ki, nie udało się, gdybym przejechał dobrze te 500-ki w Incel, to już będzie coś, z czego będę bardzo zadowolony, bo to mi też myślę, że udowodni, że jeszcze tą formę trzymam, że jeżeli będę gotowy też myślę na przyszły sezon tak samo, jak miałem wtedy byłem. Na sam moment, panowie, kiedy możecie powiedzieć coś naszym widzom na sam koniec, pewnie będziecie chcieli zaprosić na te Mistrzostwa Świata, ale to jest moment, w którym oddajemy wam kamerę. Maruś? Może... Losowanie. Żebyś nie zasnął. I po trzy. A, dobra, no to tak. To jak ja mam powiedzieć, to chciałbym zaprosić, jak ktoś może przyjechać. Wiem, że część Polaków tam przyjeżdża kibicować właśnie do Incel. To nie jest tak daleko, tylko 10 godzin drogi samochodem. Oczywiście można samolotem. Chyba, że ktoś nie ma problemu z dłuższymi podróżami, ale zapraszamy. Oczywiście miło się nam na pewno zrobi, kiedy zobaczymy czy usłyszymy Polaków z trybun i obiecujemy, że damy tam z siebie wszystko. Damian Żurek, Piotr Michalski, Marek Kania, nasi wspaniali panczeniści. Trzymamy za nich mocno kciuki. No i liczymy, że pojawią się jeszcze w kolejnym programie Jazda na Krawędzi. Ja dziękuję wam bardzo za to, że nas oglądaliście, że byliście z nami. Zachęcam wciąż do komentowania, obserwowania, subskrybowania, lajkowania. Wiecie już, jak to robić. Paweł Tworek, do zobaczenia niebawem. Cześć! Sponsorem polskiej reprezentacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna.